W codzienniku artystycznym jedno z najsłynniejszych zdjęć wojennych, opublikowane w magazynie Life w 1948 roku, wykonane przez Davida Chim Simura w szkole dla dzieci z opóźnieniami rozwojowymi w Warszawie. Spójrzcie na tę twarz i ten rysunek na tablicy. Siedmioletnia Tereska w ten sposób odpowiada na zadanie "Narysuj swój dom". Simur przybył do Polski jako wysłannik UNICEF-u z misją dokumentowania powojennych losów europejskich dzieci. Tereskę sfotografował obok innych dzieci, ale to jej rysunek stał się ogólnoświatową sensacją, ujawniając horror dziecięcej traumy. Długo uważano, że Tereska była żydowską dziewczynką, która przeżyła obóz koncentracyjny, zapewne dlatego, że Simur sam był Żydem i stracił swoją polską rodzinę w Holokauście. Ale prawda okazała się inna. W 2017 roku Aneta Wawrzyńczak i Patryk Grażewicz podjęli śledztwo, zidentyfikowali szkołę Tereski przy Tarczyńskiej, a w dokumentach szkoły odnaleźli trzy Tereski, które pasowały do zdjęcia. Właściwą Tereską okazała się katoliczka, Teresa Adwentowska, urodzona w roku 1940, która mieszkała z rodzicami przy Górieckiej. Jej ojciec został zdewastowany przez gestapo, a czteroletnia Tereska widziała zniszczenia domu i śmierć babci w czasie rzezi Woli. Sama została ranna i wraz z siostrą błąkała się bliska śmierci aż do wsi pod Warszawą. Uszkodzenia mózgu były na tyle poważne, że po wojnie osadzono ją w szpitalu psychiatrycznym w Tworkach. Do końca życia kompulsywnie paliła papierosy, piła alkohol i rysowała. Nie potrafiła też nasycić ciągle dręczącego ją głodu. Umarła w 1978 roku, zadławiwszy się kawałkiem kiełbaski podkradzionej innemu pacjentowi. Tak, Tereska była ofiarą wojny. W 2008 roku Niemiec Gregor Siebenkotten założył fundację, której celem jest pomoc dzieciom dotkniętym przemocą wojny. Nazwał ją Tereska. Odkąd pierwszy raz zobaczyłem jej zdjęcie, nie mogłem wyprzeć go z pamięci, mówi. W ten sposób Tereska z ofiary wojny stała się też inspiracją zmiany. Choć ona sama już nic o tym nie wie.